Szczerze powiedziawszy, to ja myślałem, że niektórzy ludzie to są jednak, wiecie, troszeczkę mądrzejsi. Ale jak widać po tej bitwie, niestety nic z tego. Moi drodzy, witam was serdecznie, jestem Ulti i dziś mam dla was omówienie ustawki World of Tanks. Zanim jednak do tego przejdziemy, chcę was bardzo poprosić o zostawienie subskrypcji na kanale i do tego polubienie tego filmu. A teraz zaczynajmy omówienie bitwy na Rinoceronte. Dlaczego na Rinoceronte? Dlatego, że szukałem po prostu fajnych bitew do pokazania na kanał, no i przeglądałem kilka, aż jednak zwróciłem uwagę na pewien wynik, kosmiczny wynik na tym włoskim czołgu ciężkim. Pomyślałem sobie, o cholera, muszę tą bitwę pokazać, no taki wynik to jest jakiś niewiarygodny, nie wiem jak on to zrobił, musiał chyba wysadzić z 3 czołgi. Ale jednak już jak tą bitwę obejrzałem, no to czar prysł, ponieważ okazało się, że bitwa jest po prostu ustawką. Dlaczego mówię, że ustawka? Wystarczy spojrzeć już na skład, aby zobaczyć, że coś tu jest nie halo. W jednej drużynie mamy graczy z klanu Cassie i tutaj mamy ISA 4, 277, Rinoceronte, Pluton. I w drugim składzie mamy Pluton, 3 Mausów, również z tego samego klanu Cassie. I czy to jest podejrzane? Nie musi być podejrzane, dlatego że wiadomo, że gracze mogą spotkać się w bitwie, jest to jak najbardziej możliwe. Szczególnie kiedy klan ma na przykład 100 osób, a grają o jakiejś takiej no dziwniejszej porze. No ale kiedy już dochodzi do dziwnych sytuacji, typu jedni strzelają w drugich, no to coś jest nie tak. Czy tak będzie w tej bitwie? Zaraz zobaczycie, ale już teraz chcę podkreślić, że bitwa ta została rozegrana nie o godzinie, nie wiem, 14 po południu, nie o godzinie 20, lecz o 1:53 naszego czasu. Podejrzane? No już jest to pewien sygnał dla was, że coś tu jest nie tak, no bo raczej zwykle nie gramy Plutonów i to jeszcze w klanie o 2 w nocy. Można, oczywiście można, ale to już jest pewien sygnał, że coś tu jest chyba nie halo, prawda? Także na to chcę zwrócić uwagę. Nasz skład, nasz Pluton numer 1, jak widzimy, gra dość odważnie, dlatego że po prostu, no, chce zająć pozycję szybkimi, zwinnymi czołgami. Wiadomo, że 277 i Rinoceronte raczej chcemy grać na blisko, nie na daleko, także taka gra oczywiście nie jest dziwna. Dziwne jest jednak to, że Plutonu Mausów z drużyny przeciwnej dalej nie widać. Minęło już kilka minut, więc te Mausy miały oczywiście czas, aby na przykład podjechać, aby wykazać chęć działania, no ale niestety po 2 minutach ponad te Mausy dalej są niewykryte. To jest ciutkę podejrzane, no bo jednak wiadomo, że Mausy chcą pojechać na przepychacz, na przykład na środek, zacząć działać, prawda, tam, albo by pojechał linią 1, tutaj pomóc temu ISowi 3, 50M. Tych Mausów jednak dalej nie widać, no dzieje się naprawdę coraz dziwniej. My póki co radzimy sobie na tej flance całkiem dobrze, no ale nie dziwne, bo mamy przewagę 10 tierów. E50M tutaj troszeczkę robi problemy, faktycznie wypadałoby go sfokusować, no ale niestety nikt w niego nie strzelił, nie wiem czemu, wyjechał i nic nie zebrał, no podejrzana sytuacja, ale może po prostu wszyscy ładowali albo mieli jakąś zwiechę. Bohater jednak oczywiście wykorzystuje tą sytuację i pompuje teraz E75 w dolną płytę, oczywiście nie oddaje pełnego magazynka naraz, dlatego że wie o tym, jak długie byłoby wtedy przeładowanie. Rinoceronte jest czołgiem, który tak naprawdę ładuje 150 lat, to jest moim zdaniem symulator ładowania, dlatego też ja tego czołgu po prostu nie trawię, nie lubię, ale no, kiedy można grać tę wieżyczkę, kiedy trzeba szybko wyjechać i zrobić magazynek, to nie jest to pojazd najgorszy, może nie ma szybkiego przeładowania między pociskami, tak jednak ma no spore uszkodzenie na strzał, prawda, 490 to jest wartość, no, bardzo, bardzo dobra, jak na czołg ciężki z magazynkiem. No i do tego ma tą wieżę, która w tej sytuacji radzi sobie całkiem, całkiem dobrze. Udało nam się odbić strzał E75, aczkolwiek zobaczcie, on gra bez golda. On tutaj na tym goldzie byłby w stanie moim zdaniem nas przebić. Tak jednak bez golda to wiadomo, że wygląda to dla niego słabo. Podjeżdżamy coraz pewniej. Tak naprawdę chcemy znaleźć bicie na wieżyczkę E75 i jego garnek. Bohater trafia jako wieżyczkę z golda, wchodzi raz, ma go na strzał. A na plecach jest jeszcze E50M, ale na szczęście to E50M pilnuje kolega tutaj, kolegi z Plutonu, czyli obiekt 277. Moi drodzy, mierzymy w dolną płytę E75, niestety nie losuje nam uszkodzeń i zostaje mu tutaj ogryzek 26 HP. Na szczęście nasz Plutonowy dobija teraz tego E75. Tak jednak cały czas powinniście zwrócić uwagę na minimapy i na to, że tych Mausów dalej nie widać. Dalej nie widać, dlatego że one nie chcą się pokazać. Dlatego że one czekają. I jak popatrzycie sobie na minimapę, to
teraz powiedzcie mi proszę, gdzie sądzicie, że mogą być mausy? Gdzie przy tak naprawdę przyjętej mapie w 80% przez naszą drużynę mogą być te mausy? One oczywiście, moi drodzy, muszą być zamknięte w tym rejonie, prawda? Pomiędzy sektorem C1 a F1. Te mausy po prostu tam muszą czekać, ponieważ już by miały spota. Jest to niemożliwe, aby tyle czasu były niewykryte. Dlaczego tam czekają? Dlaczego ich dalej nie widać? No, musi być w tym jakiś cel. I tutaj muszę powiedzieć, że bohater tej bitwy podpisał tą powtórkę jako jego best game, jako bitwa, wiecie, życia, jako bitwa, którą no zrobił w niesamowity sposób. Oczywiście wstawił ją na VOD Replays, to też jest takie rozsądne, zrobić ustawkę i wstawić ją, żeby każdy mógł ją zobaczyć i jeszcze wyróżnić jako best game. Best game, no wiesz jak to jest. No ale ludzie mają takie pomysły, no wiadomo, że ciężko jest zrozumieć niektórych ludzi, po prostu mogą robić rzeczy, których no nie sposób zrobić, no bo to jest logiczne, że to jest głupie. Nawet jeżeli zrobili taką ustawkę, to po co się tym chwalić, prawda? Przecież to jest ryzyko. Przecież wiadomo, że ustawki są karane i mogą skończyć się banem. Nie mówię, że od razu do końca życia, tak, na permanentne, na czas nieokreślony, permanentnie, tylko po prostu no może to być na początek nawet ostrzeżenie na 3 albo 7 dni. Jak najbardziej jest to możliwe. I teraz, moi drodzy, pojawia się przełomowy moment. Pojawia się maus numer 1. Maus numer 1, który, jak widzimy, właśnie siedział tam w noże w sektorze F1. Całą bitwę tak naprawdę przeczekał. Co oczywiście jest potwornym błędem i chamstwem niesamowitym. Dlaczego? Dlatego, że ktoś powie mi teraz, każdy niech robi sobie co chce. Ale to nieprawda. Uważam, że jeżeli Pluton z jednej drużyny ułatwia Plutonowi z drugiej drużyny wygranie bitwy, bo całą bitwę czeka w rogu, nic nie robiąc, to jest to perfidne chamstwo, ponieważ jak się musi teraz czuć ta dwunastka z drużyny mausów? Jak oni się muszą czuć? Jak wy byście się czuli, jakbyście teraz na przykład zbijali gwiazdkę tym Lansenem i by się okazało, że twoje trzy dychy całą bitwę czekają w rogu, absolutnie mając walone na wszystko. Zobaczcie, bohater tak naprawdę mógłby już zginąć, ale te mausy z jego klanu go ignorują, mają go w dupie. Dlaczego? Dlatego, że chcą mu pozwolić zrobić jak najlepszy wynik, aby mógł się pochwalić potem na VOD Replays, że zrobił bitwę swojego życia po prostu. Chcesz się puknąć w głowę, zobaczcie, odwrócił wieżyczkę, ustawił się bokiem i te mausy oczywiście chcą gościowi w Lino Cheronte pozwolić zrobić super wynik. Oczywiście ktoś powie, mogą robić, bo mają takie prawo, nie ma napisane, że nie można, nie wiem, dać się zabić innemu czołgowi, no ale to jest jednak perfidne chamstwo. Zobaczcie, oni nawet do niego nie strzelają, nawet do niego nie mierzą, mają tak naprawdę totalnie w dupie tego jego kolegę z klanu i chcą mu pozwolić po prostu zrobić wynik rzędu 10 albo nawet więcej uszkodzeń, 10 tysięcy. Te 95 jeszcze widzimy tutaj na górze, moi drodzy, tam próbuje walczyć, no ale te 3 mausy tak naprawdę stoją jakby na awku i tylko będą pozwalały robić damage koledze z klanu. Tak naprawdę tutaj już nie ma nic do omawiania, no to jest dla mnie chamstwo w najczystszej postaci. Tak powiedziałem wcześniej, nie ma tutaj żadnego argumentu za tym, żeby to robić i na pewno wszystkie osoby z tamtej drużyny muszą się czuć mocno poszkodowane. Ja bym był wnerwiony, widząc takich, no ja bym powiedział, gamoni po prostu w swojej drużynie. Gościu strzela pojedynczo, dlatego że chce mieć jak najwyższy DPM. Wiadomo, że jakby oddał 3 szybko strzały, to potem by bardzo, bardzo długo ładował. W ogóle ciekawe jest to, co tutaj ma napisane. 99% victory rate. No na pewno, 99%. Przy takiej grze to będziesz miał procent wygranych, wiesz jaki? Na poziomie 0%. 0% to jest twoje maksimum. Gościu chyba nawet się nie skapnął, że ma tylko 2 pociski i czekał, jak mu się załaduje kolejny, ale i tak już nie mógł, bo przecież nie miał więcej hitów, miał już tylko APCR-ki, teraz ostatnie 9 APCR-ków. Tam mausy się tak jeszcze ustawiają, aby inne czołgi nie miały takiego dobrego bicia, prawda? O to w tym chodzi, żeby te mausy były tak ustawione, żeby nie zbierać od naszych sojuszników, prawda? Od T30, od Defendera, od T30 kolejny, od 50 TP. Tylko żeby właśnie ten gościu w Rino Cheronte miał jak najlepszy rezultat. Nawet strzela, zobaczcie jak strzelił w Leoparda PTA, a swojego kolegę z klanu ignoruje. Widzicie, jakie to jest chamskie? W tego strzela,
A kolega z klanu to nie. Jeszcze odbił się od boku. Teraz wyjeżdżę tym mausem na leoparda, chcę go zabić. No nie. A ten nawet nie pomaga mu, no zobaczcie. Nawet mu nie chce pomóc. Ma go w dupie. Kolegę z zespołu olewa. No ustawka taka, no najbrzydsza. Najbrzydsza z najbrzydszych. Najbardziej chamska z najbardziej chamskich. O, nie wie gdzie przebić chyba nawet. Kurna, co za bot. Czekam na 3 pociski. No. I tak jak mówię, gościu chwali się na VOD replay, że to jest jego bitwa życia, co nie? To jest moja bitwa życia. Zabijam 3 mausy, które są z mojego klanu i ignorują mnie. I to jest wyczyn, to jest mój wyczyn. Pamiętajcie, to jest... Jesteś niesamowity, co nie, gościu, naprawdę. Kawał dobrej roboty. Nie potrafisz przebić mausa, który wystawia ci się bokiem. Zostało mu 6 pocisków. Nie wiem co tu się dzieje. Chcę chyba go od tyłu zaatakować? Nie mam pojęcia, momentami tutaj mi mózg zacina w tej bitwie. Teraz wystrzeli wszystkie pociski chyba. No, bo boi się, że ten 50 TP zrobi jeszcze damage. 13 000 damage'a zadanego. Oczywiście no wynik jest dobry, tak? No, Rino Cheron te 13 tysięcy nie widziałem nigdy wcześniej, dlatego właśnie tą bitewkę zobaczyłem, bo chciałem zobaczyć, jak to jest możliwe, bo przecież to wydawało mi się nie do osiągnięcia w normalnej grze. Przy takim przodowaniu tego pojazdu, no jak tu zrobić 13 tysięcy? No ale gościu faktycznie zrobił 13 tysięcy, tylko pytanie, w jaki sposób? Wydaje mi się tak naprawdę, że nie mam nic więcej do dodania. Czekę na wasze komentarze. Co wy o tym sądzicie? Czy uważacie, że to jest w porządku, żeby takie coś robić? Czy uważacie, że ci gracze, jakbyście byli jednym z nich, by się czuli w porządku? Jakbyście wy się czuli? Czy byście byli wnerwieni, czy byście powiedzieli, a spoko, niech sobie tam goście robią super wynik, co nie? A ja się nie przejmuję, co nie? Tracę tak naprawdę tylko 10 minut swojego życia, grając w bitwę, w której tak naprawdę od razu było wiadomo, że przegram, bo ludzie mają wywalone na zasady, na uczciwość. No, jestem ciekawy. Jak wy byście to ocenili. Także taka bitwa, która pokazuje, że o późnych porach właśnie trzeba uważać, bo ustawek może być sporo. Wiecie o tym, że późne godziny nocne to są godziny, kiedy ustawki są proste, bo jest mało osób do wczytania do bitew i przy na przykład wejściu jednego klanu do bitwy ustawkę zrobić jest bajecznie łatwo. I dlatego trzeba pokazywać ustawki, żeby potem ci gracze dostawali oczywiście kary, dostawali bany i ponosili konsekwencje psucia innym frajdy z gry. Takie jest moje zdanie. Tyle moi drodzy ode mnie. Dziękuję wam za uwagę, życzę miłego dnia i jak najmniej irytacji w tej grze. Do zobaczenia, piąteczka, cześć!